Pani minister, kiedy rząd kupi szczepionkę przeciwko świńskiej grypie? Jak uzyska odpowiedzi na pytanie, które z dużą determinacją stawia firmom farmaceutycznym, które negocjują z nami. Negocjacje trwają. Tak. Mamy w Komisji Europejskiej Europejską Agencję do Spraw Leków w Londynie, która rekomenduje dopuszczenie leku do obrotu lub nie, i Komisję Europejską, która tę decyzję podejmuje w oparciu o rekomendacje Europejskiej Agencji do Spraw Leków. I pan, panie ministrze... I teraz powiem tak, jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zapewnienie, żeby leki, które są stosowane na obszarze wszystkich krajów unijnych, były bezpieczne, skuteczne i dobrej jakości. Na poziomie krajowym taką funkcję pełni Urząd do Spraw Rejestracji Leków i Minister Zdrowia dla tych leków, które nie są rejestrowane w procedurze centralnej. Powiem tak. I bardzo bym chciała rozmawiać z panem ministrem jak z partnerem, który po pierwsze posiada taką samą wiedzę i wierzę w to głęboko, jaką ja posiadam, aktualnie panujący minister. Otóż to, że rzeczywiście EMA dopuszcza, rejestruje ten lek, nie znaczy wcale, że polski rząd podpisuje z EMA. Skoro dopuścił ten lek, rejestrując go, to dopuścił go do wolnego obrotu. A skoro dzisiaj firma mówi... To, że został dopuszczony do wolnego obrotu, to jest jedno, a my chcemy, aby ten lek był zakupiony przez rząd. Dlaczego? Dlatego, że to rząd ma wziąć odpowiedzialność za skutki uboczne i działania długoterminowe po tym szczepieniu. Panie ministrze, ja się pytałem prawników, nie istnieje taka konstrukcja, żeby producent nie odpowiadał za lek, który wprowadza do obrotu. To jest precedens, który dziwi się, że pana nie zaniepokoił. Do tej pory tak było. Lek dopuszczony do obrotu, był dostępny, firma brała za niego odpowiedzialność. Dzisiaj w Polsce... Mamy zachorowania na grypę sezonową, biorąc pod uwagę rok poprzedni i jeszcze poprzedni, na poziomie 500 000 choruje. Na grypę świńską zachorowało w Polsce 200 osób. 200, słownie. Dzisiaj jest wielkie larum. To teraz... 200 osób. Tak, teraz i dzisiaj determinacja z pańskiej strony i kolegów w sytuacji, w której firma mówi tak, daję wam produkt... Ale pani tak, kończę zdanie i pozwolę panu odpowiedzieć. Daję wam produkt, czyli... Chcę szybkich pieniędzy, bo chcę, żeby ten produkt kupił rząd, ale jednocześnie, mimo że zapłaci ten rząd, jeszcze wziął odpowiedzialność za to, co po tej szczepionce się będzie działo. Pani i pani zastępca stworzyliście taką to sytuację, takie wrażenie, że w tych szczepionkach jest coś niebezpiecznego. I co to ma teraz za znaczenie, czy to będzie ogólnie dostępne, że każdy z nich może kupić? A kto panu powiedział, że my tę szczepionkę kupimy, jeśli nie będziemy mieli odpowiedzi na te pytania, które... A po co negocjacje? Po co negocjacje? Wie pan, za chwilę ktoś by powiedział tak, no to jak nie negocjujecie, to z góry żeście założyli, że jesteście mądrzejsi od całego świata i w związku z tym nie zadajecie żadnych pytań, ale skreślacie. My nie skreślamy żadnego produktu. Obowiązkiem, nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem ministra zdrowie jest przede wszystkim dopytać, bo to nie pan, nie firma farmaceutyczna, nie EMEA będzie podpisywać tę umowę, w której bierze odpowiedzialność, tylko rząd. Niestety to jest bujeckie prawo, które w tej chwili firma farmaceutyczna jedna czy druga zaproponowała w projektach umów. Wyjaśnijmy tylko, dlaczego zbójeckie. Dlaczego zbójeckie? Ja mam tu przed sobą pewien dokument, myślę, że dokument znany panu ministrowi Balickiemu, bo już kiedyś rząd kupował leki, to było Tamiflu. Czyli kupował jako rząd. Tylko gwarantuję, i to panu ministrowi również, że ta umowa jest zupełnie inną umową niż zaproponowały w tej chwili firmy. W tej umowie odpowiedzialność bierze firma na siebie, a nie to, co w tej chwili próbuje przekazać. Dajcie nam żywą gotówkę, a odpowiedzialność weźcie na siebie. No, panie ministrze, ja jestem bardzo dumna, że pan podpisał taką umowę, a więc niech pan da mi szansę, żebym ja równie bezpieczną umowę dla Polaków podpisała po negocjacjach z firmami. Czy pan próbuje mnie wmówić i telewidzą, że firma, która do tej pory robiła badania nad danym preparatem, o szczepionce. Pozwoli mi pan skończyć. Jeśli firma, która ma dostęp do wszelkich badań i tych działań ubocznych również, albo przypuszczeń co do tych działań ubocznych, dzisiaj próbuje to ukryć i powiedzieć, słuchajcie, my wam to damy, ale za wszystko odpowiadacie wy. I za chwilę pan będzie tą osobą, która będzie atakować ministra zdrowia przy pierwszym powikłanym przypadku po tej grypie. Niestety w momencie, kiedy polityka... Po szczepieniu. W sytuacji, w której dzisiaj mamy bezpieczne leczenie i zapewnione leczenie odpowiednią ilością leków, które i pan zapewnił,
profesjonalne oddziały zakaźne. Znaczy nie i tylko tylko. Lekarze przygotowani, zakup, Sentinel, który pozwala odróżnić w tej chwili i sprawozdawać rzetelnie. Szanowni no dobrze, państwo, ale niech pan tego nie chce państwo, ważyć. My rozmawialiśmy. My jesteśmy dużo dalej niż inne kraje w Europie. Tak. I pan dzisiaj próbuje wmówić, że panaceum na każde schorzenie jest szczepionka. Ja panu udowadniam, że wprowadzenie dzisiaj i zakrzyczenie tego, który ma wątpliwości, szczepionki niepewnej jest większym złem dla polskich pacjentów. Dobrze, cofnijmy. Źle by się działo, gdyby tak dobrzy ministrowie jak pan zdrowia i ministrowie, którzy będą po mnie, byli mniej dociekliwi, jeśli chodzi o zdrowie Polaków. Ja słucham tych argumentów tak. Dzisiaj, słuchałem tych argumentów, które były przedstawione w czwartek podczas debaty sejmowej i przejrzałem internet. Znalazłem stronę taką Grypa 666, w której te wszystkie argumenty, które pani minister, a w większości pan minister Frączak podawali i tam jest takie podsumowanie, które może przeczytam te dwa zdania. Prosimy wszystkich naszych czytelników do zorganizowania akcji poparcia dla minister Ewy Kopacz. Jest to jedyna osoba na świecie, która zdecydowała się powiedzieć nie neofaszystowskiemu rządowi światowemu w postaci kliki bankierów i pachołków, precz z nowym porządkiem świata. No ale tak, wie pan, ja pana zalecam, tak to wygląda.